Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A my dziś rozmawiamy o tym, że Tusk wczoraj wezwał do siebie, tak dosyć jawnie, wezwał do siebie. Koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemioniaka, czyli zwierzchnika tychże służb, i e, prokuratora generalnego, czyli ministra sprawiedliwości Adama Budnara. E, ja zacytuję tweeta. Poprosiłem dzisiaj odwiedziny panów prokuratora generalnego i koordynatora służb w sprawie kluczowej dla bezpieczeństwa państwa, miliardowej straty i możliwych powiązań z Hezbollahem byłego szefa Orlenu. Polacy muszą znać prawdę. Nie ma co czekać. Te powiązania z Hezbollahem, to przypomnijmy, powołał na stanowisko szefa zależnej spółki Orlenu człowieka, co do którego podległe jemu służby handlowe Orlenu, a także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zgłosiła po prostu daleko idące wątpliwości, krótko mówiąc powiedziała nie powołuj go, facet ma po prostu szemrane biznesowe kontakty i się nie nadaje do tego typu stanowiska. Tymczasem ten człowiek przelał później w imieniu Orlenu kasę, półtora miliarda złotych, do tego jeszcze nie podjął działań, kiedy się ta ropa nie pojawiła. Zresztą w ogóle w sytuacji, w której jesteś rafinerią, reprezentujesz rafinerię, nie, przedpłat, nie robisz przedpłat na ropę. Oni rzekomo mieli kupić ropę w Wenezueli. To po prostu wygląda na wypompowanie półtora miliarda złotych z polski, systemu polskiego finans, z polskiego systemu finansowego. Pieniądze, jak my ujawniliśmy, powędrowały do 25-letniego Chińczyka, który miał taką, jest, był beneficjentem spółki w Dubaju. No, po prostu granda zwykła, bezczelny Daniel Obajtek. Tomasz Siemoniak powiedział, że powinien być do dyspozycji prokuratury. No ja powiem szczerze, no, ludzie Oczekują działań. To jest, jest. Roman Giertych powiedział, napisał taki falieton i opowiedział go też na swoim kanale. Dość. Dość. Mamy działań prokuratorów pozorowanych. Spora część tych ludzi, którym się wydaje, że obecne rządy są tylko i wyłącznie jakimś interwałem, jakąś przerwą króciutką pomiędzy światłymi rządami Pisu, starają się sabotować, stosują strajki włoskie. Nie ma praktycznie mamy sytuację taką, że Daniel Obajtek jest yy, po prostu człowiekiem, który powinien w tej chwili wyjaśniać prokuratorom bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim właśnie w sprawie tego półtora miliarda złotych, w sprawie tego, w jaki sposób yy, te pieniądze zostały wysłane, kto podjął decyzję, żeby w ogóle przedpłacić taką zaliczkę. Szanowni Państwo, jeszcze raz półtora miliarda złotych. To po prostu, wiecie państwo, to przypomina trochę kupienie mieszkania za gotówkę, które jeszcze nie jest wybudowane. Bo to po prostu... Dziury w ziemi nie od, ma nawet. Tak, dziury w ziemi od, od dewelopera, który nie wybudował żadnej e, budowli w Polsce i jeszcze na dodatek nie ma żadnego majątku, z którego można go ścigać. To jest po prostu jest po prostu jakiś żart. I oni pakują tego człowieka, który to zrobił, e, pakują na... E, na listy do Parlamentu Europejskiego, a druga strona, mówię o obecnym rządzie, nie ma w tej chwili mediów, które by, przepraszam, wypałowały całe to towarzystwo, bo telewizja publiczna zaprasza panią Barbarę Kopacz, był to kurator Warszawy ostatnio znaną z pism romantycznych, który publikuje poufna rozmowa E, czy znaczy poufna rozmowa, czyli ci... Nowak, którzy... Nowak, Janek, Nowak. Bo... Nowak, to tak, mówię, no Barbara Nowak, ale powiedziałem, tak. że poufna rozmowa, hmm. jak to publikuje e, teraz, to, 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 to są ci, którzy schakowali konta Obajtka, schakowali przede wszystkim konto Michała Dworczyka, no i schakowali, jak widać, konto e, Barbary Nowak na e, WP.pl. I, I nagle pani, która zasłynęła naprawdę e, z... Niszczenia polskiej edukacji, z chamskiego zachowania, z atakowania nauczycieli. Po prostu nagle jest gościem w TVP w w, najba znaczy w najbardziej oglądanym czasie w prime time. Dla mnie to jest po prostu już jakiś, jakiś żart. Nie zaprosić od razu dyrektora Teatru Starego w Krakowie, czy, czy yy, pana Peszka, bo, bo tam, tam, ta dyskusja wtedy by się lepiej, lepiej rozwinęła, bo, bo między innymi yy, mówiło się, że to że, 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 że pani Nowak wpłynęła na to, żeby że próbowano zmienić w ogóle zdjąć yy, dziady yy, z Repertuaru Teatru nie puszczała nie puszczała uczniów ze szkół, ale to nie o tym mówimy. Mówimy o czymś innym, co powiedział minister Siemioniak i, i ma i, i wiedział, co mówi. Bo, mm, Szanowni Państwo, jak się okazuje, PiS, mm, ja o tym pamiętam, ja to nie pamiętałem, PiS stworzył sobie taką ustawę o fundacjach rodzinnych. I ta ustawa o fundacjach rodzinnych to jest jeden. Możliwość ucieczki z majątkiem w różnych sytuacjach, na przykład konfiskaty rozszerzonej, bo obajtek przypisał swoje 22 nieruchomości na swojego syna, który jest prokurentem tej fundacji rodzinnej, i według przepisów już wtedy ta, y, y, on już nie ma majątku i, i z tą fundacją z, y, 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 nie jest łączony, jeżeli chodzi o pod względem majątkowym. Szanowni Państwo, no tak i. i Obajtek bardzo, bardzo często przebywa w Wiedniu, teraz prawdopodobnie również tam e, przebywał. Czasami, czasami jest w Polsce, chociaż, chociaż tak mówi, i o tym o to tłumaczy minister Simoniak, żeby dobrze było, żeby był do dyspozycji prokuratury. E, I szanowni państwo, obajtek w sposób bezczelny odpisuje Donaldowi Tuskowi, naprawdę w sposób mega bezczelny bo wydaje mu się chyba, że on wie, jaki ma wpływ na prokuraturę i atakuje w tym momencie ministra Sienkiewicza. Mówi o jakichś tematach wtedy, kiedy zatrudniał detektywów. No. Szanowni Państwo, nie broni ministra Sienkiewicza, ale mieli na to 8 lat i okazało się, że no minister Sienkiewicz no nic nie zrobił, nie ma, nie ma ee, powodu, bo gdyby mieli, szanowni Państwo, powód, to dawno był ministra Sienkiewicza już o coś oskarżyli, pewnie zatrzymali, zrobiliby jakieś tutaj różne działania przeciwko niemu. No, widocznie te, te działania nie przyniosły skutku. Jest mowa tylko o, o jakiejś kwocie, i on to przeciwstawia, szanowni państwo. Temu, że nie ma miliarda sześciuset milionów złotych. No dzisiaj słuchałem w programie pani Gozdyry w Polsacie, był przedstawiciel PISU, był pan Karski. Skąd inąd, Miły, Miły człowiek, ale tutaj oni mają metodę wyśmiewania. Zaczęli się wyśmiewać, dopasowując Hezbollah. Ha-ha-ha, Hezbollah, za chwilę będzie kosmitą. Tutaj, Wszyscy tłumaczyli, mu i, i, i pani reaktor prowadząca, że tutaj nie masz czego śmiać. To jest niezwykle poważna sytuacja. A oni w ten sposób do tego podchodzą. Nie wiadomo jak to jest. To jeszcze nie wiadomo, czy to jest prawda. Napisz, mówi, że obajcy nie zaprzeczą. Nie, to jeszcze nie wiadomo. Szanowni Państwo, bez, ja powiem tak już po prostu po ludzku szczerze, ich trzeba zamknąć. Naprawdę ich trzeba zamykać, bo jeżeli już są wcześniej, Czynione tego typu działania, znaczy ucieczka z majątkiem. Zwróćcie Państwo uwagę na to, co na przykład pisze gmys I gmys sobie robi różnego rodzaju żarty i mówi, że obajtek jest takim osamą, jak osama, prawda? Gmyz chodzi o same, słyną, chodzi o, same bin, o same Bin Ladena, tak. Czyli słynnego terrorysty odpowiedzialnego tak. za atak w 2001 roku na Stany Zjednoczone, który został zabity później na przez. Na World Center, tak. Dokładnie. I to jest z jednej strony, Szanowni Państwo, taka próba wyśmiania tego wątku z Hezbollahem, który jest niezwykle ważny, naprawdę jest niezwykle ważny, bo nagle się mogło okazać, że część pieniędzy zostały zasilone, te grupy finansowane również przez Iran. To jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Ale tutaj jest jeszcze jedna kwestia. On sugeruje i to rzeczywiście i trzeba pilnować, by tak się nie, nie, nie zdarzyło, że on ucieknie do jednego z państw arabskich. Bo dlatego, że przecież no, beneficjentem, beneficjentem tego dealu z Lotosem jest, jest jak wiecie Państwo Arabia Saudyjska. Tutaj jest tym wielki problem. No być może liczą na to, że tam się ktoś schowa i będzie stamtąd, będzie stamtąd prowadził te, mówiąc brzydko, oszczekiwanie się do Donalda Tuska. To wygląda naprawdę fatalnie. Nasze służby powinny zacząć działać. Ja rozumiem, że Donald Tusk dzisiaj w tym celu poprosił pana ministra Bodnara i pana ministra Siemieniaka, bo wiecie państwo, Oburzenie społeczne jest olbrzymie. Wśród ludzi, że Kaczyński jest bezczelny, Kaczyński powiedział w jednej z tych telewizji, w Polsce bodajże, powiedział, że oni będą prowadzić kampanię, i tylko taka się sprawdziła, kampanię negatywną. Tak powiedział. Czyli jest kurski i oni będą dalej szczuć. Czyli to, co on mówił o tym, czyli kampania negatywna yy, wystawia kryminalistów, yy, chachmęciarzy jakiś yy, ludzi podejrzanych o, o, o przestępstwa, i jeszcze będzie prowadził kampanię negatywną. No w jakim kraju żyjemy? Czy to, co powiedział Donald, znaczy to, co powiedział mecenas Giertych? No nie ma prokuratury? Ja się z ludźmi, yy, którzy byli zatrzymywani za 1600 zł za jakieś mandaty tam 5, 7 czy, czy ileś, ileś mandatów kwota wynosiła tam powiedzmy nie wiem tam kilkaset złotych czy powyżej, powyżej tam tysiąca i siedzieli. Ci ludzie siedzieli, dostawali jakieś, jakieś takie zbiorowe, zbiorowe wyroki i, i siedzieli. Jeździłem w transporcie z człowiekiem, który rzeczywiście miał bardzo dużo tych, tych zbiorówek, bo on wyłuzał od ludzi jakieś płatności w internecie i miał po takich po, po 50, po 100, po 20, po, po nie więcej niż powiedzmy, 200 zł, miał bardzo dużo takich, tych, tych jednostkowych, jednostkowych wyłudzeń. I ten człowiek dostał karę chyba 25 lat więzienia łączną. Później była z tego, z tego wielka awantura, bo już ktoś, ktoś yy, zwrócił się w ogóle do, do, do Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby żeby, i, i, i do sądu, żeby to jakoś zrewidować. No. Bo tak to wyglądało. Nie ma problemów. A obajtek, który jest od, odpowiedzialny, tak trzeba powiedzieć, za miliard sześćset, nic. Tamten człowiek, pamiętam, za te. Przestępca, no, no, ja tego nie pochwalam, yy, miał straszne życie, bo on żył w transportach. Parę lat, to znaczy, codziennie, kilka, yy, codziennie przewożono go do, do innego sądu na sprawy, albo do innej prokuratury na przesłuchanie. Ten człowiek nie miał swojego miejsca. Ten człowiek cały czas żył z jedną taką torebeczką, spał w tych yy, kabarynach i był wożony. Rozumiem. Dura lex, sed twarde prawo, ale prawo. A tutaj zobaczcie Państwo, co mówimy. Przecież o tej sprawie muszą wiedzieć Kaczyński, muszą wiedzieć Kamiński, musieli wiedzieć e, ludzie ze służb. O, te, o tej bańce, o, tej o, 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 o tym miliardzie. Miliard sześćset. Przecież pan minister Woźniak powiedział, że w tej szwajcarskiej spółce, no, żartował sobie, było e, sporo funkcjonariuszy służb specjalnych. No żartował sobie, czyli co? jeszcze funkcjonariusze, które tam są na tak zwanej NC, albo źródła, które tam są, również mają obowiązek e, coś z tym robić. I, są, i wypływa z, z tej spółki e, miliard sześćset. Szanowni Państwo, no to, to, to jest jakaś kpina. E, w tej chwili, jaki by się ryk nie podniósł e, kmiotów, bo tak ja, ja ich określam, to trzeba, żeby prokuratura działała. To, co powiedział yy, mecenas Giertych. Szanowni Państwo, no sami widzicie i macie w swoim otoczeniu w, w ludzi, których znacie. Ja nie mówię, że się z nimi utożsamiacie, ale ludzi, którzy poszli siedzieć albo siedzą naprawdę za niewspółmierne rzeczy, yy, te, które oni narobili. No, w tej chwili dowiadujemy się o kolejnym wielkim wale. Yy, yy, groty, wszystkie, wszystkie te, te yy, karabinki... Okazuje się, że naprawdę mają bardzo poważną wadę. Tutaj jest śledztwo prokuratury. To, co wdrożył na siłę Macierewicz. Opowiadał dyrydy mały, napadał na Onet. Okazuje się że rzeczywiście, że to była racja. Pomyślcie Państwo, tam chodzi o 300 milionów złotych co najmniej. Maciewicz na siłę nie słuchał fachowców, tylko wsadzał groty do wojska po to, żeby ładnie wyglądały i, 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 i żeby, żeby e, to on był ojcem tej, tego przezbrojenia przezbrojenia wojska polskiego w inną broń. No Państwo, to dobrze, żeby to była broń, e, która jest e, lepsza od, od tej, którą do tej pory wojsko polskie miało, tych, tych klonów e, Kałasznikowa, zresztą po, po, polskie te klony. Naprawdę miały świetną opinię i mają bardzo dobrą opinię na świecie. Polska, polskie fabryki naprawdę świetnie pracowały. No i teraz, szanowni państwo, tu za nic, nic się nie dzieje. Je, żaden z nich y, nie ma zarzutów do tej pory. Żaden z nich nie siedzi. Pamiętacie państwo, co się działo, jaki był kwik, jak PiS doszedł do władzy. Było polowanie na czarownicę. Od razu. I pomyślcie sobie Państwo, ilu ludzi było wsadzonych do więzień. A, I te y, przestępstwa, które de, y, de facto im się zarzucało, między innymi mnie, to się niczym jeszcze nie skończyło. I, i nagle ja nie chcę y, wyrokować, ale okaże się, że y, tutaj my, y, część z tych ludzi będzie uniewinniona. Be Okaże się, że tutaj te działania były bezprawne. Natomiast w tym przypadku nie ma nic. Oni sobie po prostu y jeszcze z nas kpią. Y spodziewam się, że Donald Tusk zorientował się, jeżeli nie będzie teraz radykalnych ruchów i nie będzie działań i nie będzie, y działań, i i nie będzie y jakiegoś pokazania, Całemu społeczeństwu, że jednak ta, ten wymiar sprawiedliwości w jakiś sposób działa, bo o tym była mowa, o rozliczeniu ich wszystkich. To ja obawiam się o wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego. Naprawdę. Ludzie po prostu nie pójdą. Ludzie po prostu nie pójdą. Tym bardziej, że, szanowni państwo, ja słucham i gdzieś y, łagodnie mówiąc się zagotowałem. Y, Szymon Hołownia. Powiedział dzisiaj. Mamy ważniejsze sprawy niż rozliczenie Daniela Obajtka. To jest poziom kompromitacji ludzi zarzających polskim majątkiem, trudno sobie wyobrazić, powiedział w, w kropce na dni, Komentując sprawę medialnych doniesień w sprawie Daniela Obajtka i spółki OTS. I, i, i tutaj zaczął, zaczął yy, mówić o tym, że ważniejsze są rzeczy do dowiezienia obietnic i panie Hołownia. Panie marszałku, czy pan broni pisowców, bo pan tutaj w tym wywiadzie mówił o tym, że w zasadzie, w zasadzie pana stanowisko było, było takie, żeby, żeby tą sprawę bagatelizować. Nie ma ważniejszych spraw. Dlaczego uważa pan, że, że, że to, żebyście już wy, już pomijam to, że nie chcecie iść jednym blokiem. Żebyście poszli jednym blokiem, to, to, by, to by PiSu nie było. Wy macie swoje ambicje. Ja już nie chcę, już na ten temat mówiłem. Państwo też będziecie widzieli. Te ambicje były takie, że Donald Tusk musiał was ratować przed debatą i, 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 i po to, żeby głosować na trzecią drogę, żeby nie było, nie było problemu. Tak się stało. Taki, taki mieliście wynik. W tej chwili macie wynik słabszy od Konfederacji. I, I nagle okazuje się, że dlatego, że wy nie skonsolidujecie się, macie swoje ambicje yy, i Tomku, się, że Tomku, Ja się, no ja ja myślę, że jeżeli dojdzie do tego, że PiS wygra wybory do Europarlamentu, to będzie to również... Nie tylko efekt braku konsolidacji, ale przede wszystkim no, zbyt powolnego rozliczenia. Więc tak. zobaczymy, co się teraz wydarzy. Tak, no wiesz, kołownia w wywiadzie mówi, że, 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 że to nie jest najważniejszy ludzi że na przykład. No. Natomiast. Yy, w ogóle yy, kwestia wymierzenia sprawiedliwości ludziom z Pisu, żeby zostało pokazane. Ty Właśnie wspomniałeś o utworzeniu fundacji rodzinnych, gdzie on przekazał 22 nieruchomości. No to się zdarzyło w listopadzie. Oczywiście są przepisy o tak zwanej skardze pałniańskiej, która natomiast, oczywiście działanie tego typu obajtka e, utrudnia dochodzenie e, ta, ta konfiskata rozszerzona obejmuje również to, co zrobił Obajtek, więc to akurat te ich przepisy, które oni wprowadzili, nazwijmy to tak... Będzie to... tak z Warskim. Będzie tak z Warskim, tak. A czy to jest... E, e, tak, no, oni się nie spodziewali, że te przepisy mogą być używane przeciwko nim. W zasadzie e, przepisy o konfiskacie rozszerzonej pozwalają każdemu, kto wszedł w posiadanie jakiegoś mienia, e, czy to jest fundacja, e, bo to jest Zabawa polega na tym, że fundacją rodzinną zarządza fundator do momentu swojej śmierci, czyli on de facto zrobił fundację rodzinną, gdzie wskazał beneficjentem, pomocnikiem swojego syna, ale faktycznie sam tym zarządza. Więc to jest taki wehikuł. Natomiast... Tylko jest formalnie oddzielony od majątku. Tak. tak, ale natomiast to są, oni tak napisali tę ustawę. O, tych, o tej konfiskacie rozszerzonej. To zresztą jest koszmarny potworek prawny, który ja się nie zdziwię, jak niedługo zaraz na wyścigi, jak, za, jak się zaczną dobierać do majątków pisowców na bazie ustawy o konfiskacji rozszerzonej, to Trybunał Konstytucyjny PiSu na wniosek posłów PiSu zdelegalizuje ustawę o konfiskacie rozszerzonej. Więc Szanowni Państwo, wspomnijcie moje słowa, bo... Teraz nawet... na się będą mogli zebrać, wcale się nie zdziwię. To Ale nie, biorąc. oni się już zbierają. To teraz, to znaczy, ja cały czas... Yy... Jak pan, bo tutaj są zdania dotyczące działania pana ministra Bodnara, którego praktycznie wszyscy go chwalą, ale jak mają mu coś za złe, to właśnie za to, że nie robi porządku z Trybunałem Konstytucyjnym, nie robi porządku z KRS-em, no to oczywiście jest kwestią po prostu pójścia na takie zwarcie no wyrażenia po prostu woli przez parlament i krótko mówiąc wykasowania ich do zera. To się nie dzieje, a efekt jest taki, że Trybunał Julii Przyłębskiej wydaje coraz różniej tam dziwne zabezpieczenie. Właśnie sobie wydali zabezpieczenie, że Bodnar nie ma prawa zwalniać tych pisowskich prezesów sądów, bo tracą, bo tracą wpływy na sądy. I w ogóle to ci, którzy już stracili stanowisko, to powinni je dostać z powrotem, a teraz już kolejnych rzeczy nie, mo nie może robić Oczywiście sklep jest... jakieś ultimatum pisze do, do obecnej, o, obecnej. Tak, wiecie, tak, obecnej prezes, że mam oddać gabinet. Tak. Natomiast, tak. Szanowni Państwo, tam jest zabawność, zabawność tego polega, że ponieważ Trybunał y, Konstytucyjny nie może robić y, takich rzeczy, to panowie sobie y, robią tego typu y, rozszerzenie na bazie kodeksu cywilnego, który pozwala zabezpieczać w wypadku roszczeń niepieniężnych, to jest ten sam paragraf. Oni sięgają po ten sam paragraf, którym można się domagać zakazu publikacji, na przykład, chociaż w Polsce nie ma cenzury prewencyjnej. Dosyć skomplikowana sprawa. No oczywiście Trybunał Konstytucyjny nie jest od tego. Skończy się tak jak zwykle, że pan Bodnar powie to, co powiedział o wyparku pana Barskiego, że Trybunał po prostu przekracza swoje kompetencje, wyrzuci to do śmieci. Natomiast nie wiem, dlaczego tutaj jest kwestia jakaś taka psychologiczna, dlaczego by, dlaczego, dlaczego mamy czekać półtora roku, bo tak to się skończy, bo do powołania nowego prezydenta i wtedy jeszcze będzie ten Trybunalik kwikał takimi ostatnimi podrygami, ostrygi to, to takie, czy to się tak mówi, że ostatnie podrygi zdychającej ostrygi i tak. to będą po prostu do samego końca będą tam blokować ustawy, uchylać wszystko i dopiero moment, w którym pojawi się normalna większość w tym Trybunale to się pojawią, w tym momencie zacznie się naprawianie tego Trybunału. Ja po prostu uważam, że polski nie stać na to żeby te półtora roku tracić. Pani profesor Ewa Łętowska, która ma 84 lata, we wczorajszym wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedziała, że ona już nie doczeka powrotu praworządności do Polski. doczeka pani profesor no, no, Nie, no reporter się spytał, czy ona ma jakąś terminalną diagnozę. Ona powiedziała, że nawet jak będzie żyła długo w stosunku do tych 84 lat, czyli powiedzmy sobie to relatywnie, no 90 parę lat, to, to ona uważa, że, po, że przywracanie praworządności w Polsce to jest zadanie na lat kilkanaście. E, bo to jest tak, szanowni państwo, że e, zepsuć jest naprawdę łatwo. E, tutaj mamy całą stado, mamy kilkaset zdemoralizowanych osób, które postawiło swoje kariery. Jak na przykład taki Schab, jaki Radzik, e, którzy w tej chwili chcą wytargować. E, maksymalnie jakąś emeryturę, żeby im podano, dano im przynajmniej emerytury te sędziowskie, żeby mogli sobie funkcjonować. Chcą dostać taką samą propozycję łapówkową, bo tak to trzeba nazwać, jaką dostali, byli w sędziowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, że tam coś jacyś kolesie po 45 lat, że dostają 20 kilka tysięcy złotych emerytury i się śmieją z tych wszystkich idiotów, tacy, takich jak my, którzy zapieprzają po prostu co miesiąc, żeby zapłacić rachunki, ani po prostu się siedzą i se chwalą, he, 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 porzekaliśmy w tej izbie dyscyplinarnej jakiś roczek i teraz do końca życia nie musimy nic robić. Przez to jest koszmar. To, to jest nieco... jeden mały Gnom ma możliwość mianowania e, kryminalistów, e, ludzi, w stosunku do których niedługo będą zarzuty i nie ma możliwości, żeby, żeby to zostało zahamowane. Od tego jest prokuratura, od tego, od tego są działania państwa. Państwo nie działa. Państwo nie działa, proszę bardzo, gnomcy może mianować kogo chce. Jak będzie chciał, rzeczywiście mianuje sobie kota. To, to, jest Teraz doszedł do wniosku i zamyka wszystkim gęby tym, tym swoim oponentom, bo on pokazuje, że tylko negatywna kampania. Rozumiecie Państwo? Wychodzi gnom i mówi, że będzie robił negatywną kampanię, czyli co? Będzie szczół. Pacet, który jest. Odpowiedzialny, powinien być odpowiedzialny, mieć sprawstwo kierownicze tylu wałów, tylu przekrętów. Przecież yy, ten yy, wał obajtka to jest yy, respirator razy ileś tam. Rozumiecie Państwo? To jest tak samo jak respiratory. To się niczym nie różni. To jest kolejny wał na wyciąganie pieniędzy. Teraz dopiero jakoś yy, yy, Posłowie chyba Joński i Szczerba e, próbują, żeby zostały jeszcze raz wszczęte śledztwa. S sądy, sądy dopiero, dopiero tutaj mamy się powiedzieć, żeby były śledztwa w sprawie respiratorów dalej wszczęte jeszcze i, 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 i tych wszystkich wałów. Szanowni Państwo. I, Państwu, i, Szumowskiego tak i, i, i tak. To czy ta jest, to czy jest, jest nieprawda niedopuszczalne, żeby panowie spisu? E, ja wiem, że to jest, ktoś powie, trzy miesiące to nie jest dużo. Ja trzymam za słowo ponad miesiąc temu zostało złożone zawiadomienie przez Grzegorza Jakubowskiego dotyczące Daniela Obajtka i także Piotra Nisztora składania przez nich fałszywych zeznań przed sądem czyli mówimy o ludziach którzy kłamią po prostu w żywe oczy którzy nie mają w żadnym e, e, którzy nie mają w żaden sposób e, jakby to ująć, nie mają żadnych hamulców, żadnych barier. Wskazanie Daniela Obajdka za złożenie fałszywych zeznań po, 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 po potwierdzeniu prawdziwości nagrania, a służby znają dosyć dobrze źródło nagrania, które zostało zrobione w tej sprawie i integralności tego nagrania, wykorzystać tutaj przepis który sobie PiS stał. Tym bardziej, że to nagranie nie powstało w wyniku przestępstwa. To jest taka ciekawa ciekawostka, Szanowni Państwo. jest takie Trzeba zobaczyć, jakie nagrania nie powstają w wyniku przestępstwa i uwaga, tego nagrania nie, nie, nie zrobiło, nie zleciło, nie zamontowało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jak to wszystko kiedyś wyjdzie, Szanowni Państwo, to się ludzie będą tarzali ze śmiechu po całej Polsce, w jaki sposób został Bajtek nagrany i jeszcze w jaki sposób to zostało upublicznione. W każdym razie, z, tej usta, z tego to Danielo Bajtek Powinien dostać zarzuty błyskawicznie. To jest krótka piłka. E, to jest e, po prostu przesłuchanie pana Zdzisława Nisztora, pani. E, Aleksander Dochan nisztor pana Piotra Nisztora i e, właśnie Daniela Obajtka. Nie mamy, szanowni państwo, koniec śledztwa, zarzuty składania fałszywych zeznań. W wypadku Piotra Nisztora to jeszcze jest próba wyłudzenia wyroku skazującego na Grzegorza Jakubowskiego. Pośrednio też na mnie, bo e, on wobec mnie złożył analogiczny akt oskarżenia, tylko tam sprawa została umorzona, bo nie potrafił Udowodnić mi, jako redaktorowi na czernemu, że miałem bezpośredni e, udział w e, przygotowaniu tekstu. Oni złożyli Janku do prokuratury, że byli że są poszkodowani, że byli posłuchiwani Pegasusem. To obaj tych zniszczorem złożyli zawiadomienie. E, szanowni Państwo, ja naprawdę kawał życia spędziłem na, na polowaniu na grupy przestępcze i, i wśród tych grup musiałem funkcjonować. Wiecie Państwo, to się nigdy inaczej nie robi. Żeby zlikwidować grupę przestępczą, trzeba zamknąć szefa. Sto trzeba zamknąć szefa. I będzie po grupie przestępczej. I wtedy, I wtedy rozwala się dalej. Cóż więcej mogę powiedzieć? To, to chyba już jest wszystko jasne I, to, i, i nie możemy się kierować tutaj już naprawdę niczym innym. Zamknąć szefa grupy przestępczej. Dowodów jest aż nadto. to. Sami Państwo widzicie, zacząć. E, niech prawo znaczy prawo. Niech działa prokuratura. A w ten sposób. Szanowni Państwo, e, historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach. E, tutaj mamy tekst. E, Polska marionetka Hitlera były polskim premier. Współpracował z Niemcami, dostał wyrok śmierci zaoczny, ale zanim go zdążyła do osiągnąć Polska Sprawiedliwość po prostu zmarł w Berlinie notabene. Ale w tym numerze są dwa moje teksty. Jeden jest o uchodźcach masowego rażenia, drugi drodzy Państwo jest o inflacji, o historii inflacji od czasów, kiedy rządzili Polską Książęta i Królowi Piastowscy, do czasów współczesnych, do XX wieku. Inflacja zawsze na, oznacza po prostu podatek nałożony na obywateli przez tych, którzy dysponują podażą pieniądza, zarządzają w czasach starszych, w czasach średniowiecza była to po prostu druk coraz to gorszej monety, monety, która zawierała coraz mniej srebra. Czyli na przykład król pożyczał 500 jakiejś, jakiejś waluty, ale od, z określonym udziałem srebra i oddawał 500 i udawał idiotę, bo te 500 było już wy, 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 wybite na zupełnie innej jakości srebrzy, czyli po prostu okradał tego, któremu zwracał pieniądze i kazał mu się zamknąć, gdyby gdy on tam coś tam margał, że to, że to jest jakieś oszustwo. Doszło do tego, że na przykład słynny Kazimierz Wielki e, musiał wprowadzić e, za czasów swojego panowania karę śmierci dla tych, którzy odmawiali przyjmowania jego waluty, ponieważ nikt nie chciał e, jego pieniędzy, no bo było wiadomo, że pieniądze... nie srebra, ni złota, pozostałe. Tak, Ech, no, tybie, pieniądze bite przez Kazimierza to jest po prostu jakiś szmelc, Ludzie bronili się jak mogli. W Polsce wtedy obracano praskim groszem głównie. Historia na weekend, Szanowni Państwo, w dobrych kioskach, w dobrych empikach na stronie kapitalbook.com.pl A ja przypomnę, że rozmawiamy o tym, że Donald Tusk tak demonstracyjnie wezwał panów Siemuniaka i Bodnara. Po się wściek, Janku, jest chory i, i, i wezwał się. Po się wściekł. Tak, bo ma, pan premier ma jest wciąż na zapalenie płuc chory, więc tu, że tak powiem, postanowił <grych> zdopingować. Jak my wszyscy, to, no, gdzieś Janku dostaje, czytam to, co odpowiadał bajtek, i dostaje, wiesz, czego ty też dostajesz. Czego? no. no znaczy I, każdy to, normalny i... człowiek, szanowni państwo, przynajmniej by ja się zastanawiał. On, on prowokuje o bajtek. To są on... nasze pieniądze, no szanowni państwo, no my to za, za chwilę zapłacimy więcej na stacjach benzynowych, bo. Oni mieli taką y, przyjemność. Tak, tak sobie chcieli. Miliard 600, według nich to nie są jakieś, jakieś kwoty, Oni po prostu wpisali na straty. Ale y, panie Jarosławie, Panno Jaryco po 17.30. Wie pan co? To właśnie tak pan rządzi, i warto, żeby się wszyscy tym dowiedzieli. Możemy przeczytać. Szanowni Państwo, właśnie, w onecie. Historia podkolańskiego dyzmy. Bierny, mierny, ale wierny. I słuchajcie Państwo, tak, to Pan, pan właśnie takich ludzi pośrednio mianuje. Pod Tatrami ogłoszono, że PiSł zgodził umowę koalicyjną i po 18 latach bycia w opozycji przejmuje władzę w powiecie nowotarskim. Wiemy już też, kto z partii wchodzi do zarządu starostwa. Skupcie się Państwo, zobaczcie zaraz. Część wyborów jest oczywistych, ale wśród nich pojawia się postać wyjątkowa. Ten człowiek to Podchalański Nikodem Dyzma. Nie owijają w bawełnę podhalańscy działacze Prawa i Sprawiedliwości – Jacek Król ma zawodowe wykształcenie i dotychczas był szkolnym woźnym. Teraz będzie nadzorował między innymi szpital. Jacek król ma zostać urzędującym członkiem powiatu nowotarskiego, de facto drugi wicestarosta mający w swoich rękach naprawdę dużą władzę. Zda zdaniem części działaczy prawicy król nie posiada żadnych kompetencji do zarządzania, jednak jest promowany na to stanowisko za wieloletnią lojalność przez szefową lokalnych. Struktur przez kogo? PiS? Panę, panią Annę Paluch. Wiecie, pani, to jest słynna, słynna posłanka, właśnie, która tak świetnie zna te y, różne y, prawa chemiczne i, i, i ogólnie ma taką wiedzę naprawdę erudytka. To jest erudytka i niezwykle ciekawa osoba, warto posłuchać jej wypowiedzi. Tak, to panie Kaczyński. Właśnie takich pan nam weźmie. Ja nie śmieję się. Wielu, wielu woźnych znałem i byli miłymi, fajnymi ludźmi. Tylko wiecie państwo, jak ktoś by do mnie przyszedł i by teraz powiedział, że Chodź siadaj, bo tutaj jest y, Boeing. Y, 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 rozumiesz i będziesz nim latał, to bym Nie, nie, sorry, nie, naprawdę. Ja, ja nie wiem, nie znam się, nie będę robił. Albo chodź, bo będziesz rządził szpitalem. Nie, nie, przepraszam bardzo, nie będę rządził szpitalem, bo ja tego nie umiem. Tak samo jakby Janku do dzisiaj przyszli, spodziewam się, żebyś tak powiedział. Y, a tutaj nie. Pan tak robi Panie Kaczyński. A tak było. Y, to wszystko skonstruowane w 1917 roku. Tak, tak, tak było właśnie w Rosji. Grab zagrabione, i właśnie tacy ludzie dochodzili do władzy. I pan to dalej robi. Pan tak funkcjonuje. Mam nadzieję, że niedługo. Naprawdę powiem panu: mam nadzieję, że niedługo. I oby to się spełniło. Jak nie, to obawiam się, że będziemy musieli wszyscy wyjść i, i pobyć na ulicach. I pokazać, że nam się to nie podoba. Nie rozbijać, nie psuć, nie niszczyć, ale pokazać, że nam się to nie podoba. Tyle, Szanowni Państwo. A panu, panie Kaczyński, do więzienia, naprawdę do więzienia. Niech Pan przestanie już niszczyć Polskę. Ja to już opowiadam tyle czasu. Idź Pan w końcu zniknij. Do więzienia. Do więzienia, Panie Jarosławie, a wszystkim innym do widzenia.